prawej stronie. Sympatyczny dżentelmen, troszkę do mnie podobny, to zbieg okoliczności. Grubkie brawka dla tego dżentelmena, Pawła Golca! Ty jesteś bratem z dłuższym instrumentem. Tak. Jest rzeczywiście podejrzewam 3 razy dłuższy od instrumentu mojego brata. Po lewej stronie, specjalnie dla was, mój brat Ksero, brat Identyko. Jak się nie tak dawno okazało, jednak młodszy ode mnie o niecałe 1,5 minuty. Przed państwem Łukasz Kole! No niestety ta rąbka wymiera mi, jest zdecydowanie krótsza. No ale cóż, no. Jest bardziej donośniejsza i taka krzykliwa, no. I raz, i dwa, i raz, dwa, trzy i crazy, crazy, crazy is my life. Crazy, crazy, crazy is my life. Golec Fabryka, czyli miejsce, w którym nagrywamy już od wielu, wielu lat wszystkie płyty, wszystkie piosenki tu powstają. Tu jest właściwie mój warsztat pracy. No chodźcie, zobaczcie jak tutaj to wygląda. Także tutaj spotykamy się poza weekendami, no i pracujemy, ostogramy, tworzymy, miksujemy. Wiele utworów tu powstało. Świetnie się tu czuję i właściwie jak jeżeli mam jakąś taką, nie wiem, ogólne zmęczenie. Po prostu idę na zewnątrz i patrzę na te moje piękne góry i momentalnie dodaje mi to i energii, i skrzydeł, i jakiegoś takiego pozytywnego spokoju. Tak bardzo, bardzo kocham ją. W nocy, kiedy wszyscy śpią, ja nie śpię kombinując, jakby z nią, ole. Poznaliśmy się dokładnie tutaj, na tym zamku. Tak, no 21 lat temu. 21 lat temu, tak. Akurat pracowaliśmy oboje tutaj. Życie towarzyskie, artystyczne kwitło. Byliśmy młodzi, bez zobowiązań, tylko tworzyliśmy sztukę i się bawiliśmy. Dokładnie. Wtedy akurat powstawał nasz zespół Golec Orkiestra. Wtedy bardzo dobrze też funkcjonował nasz zespół drugi, Alchemik Akustyk Jazz Sextet. I często właśnie w tym z tyłu miejscu urokliwym, że tak powiem, dokonywały się różne ciekawe rzeczy artystyczne. Ale to miejsce właśnie nasze dusze połączyło. Perfekcyjny góralski dom. Kapelusze i ciupaga. No. Znaczy, cóż mogę powiedzieć? Ja tak sobie właśnie was wyobrażałem, że tutaj wszyscy będziecie siedzieli w strojach góralskich z ciupagami, tak, i w kapeluszach. Tak, że będziemy chodzić tak po domu, że taki ortodoks generalnie. Nie, nie, nie. To znaczy, my jesteśmy też ludźmi współczesnymi. Nie mieszkamy w skansenie, mieszkamy w normalnym, współczesnym domu góralskim. Dużą wagę, nie ukrywam, przywiązujemy do korzeni, do swojej rodziny. Dziadek Jan Golec, który miał pierwszą żonę Antoninę. I z nią miał 9 małych golców i ona później zmarła i on ożenił się z Karoliną, z babcią Karoliną, z której właśnie pochodził syn Stefan, czyli mój teść. No i tu nasz Bartuś też, tu są dzieciaczki, tu Antosia. Tu jeszcze mamy takie sympatyczne właśnie zdjęcie z nimi. Z nimi już dużymi. O, nawet może ściągnę, znaczy z dużymi, już takimi większymi. Teraz są już dużo więksi. Syn już nie przerósł, więc... No, ale są cudowni kochani. Cieszymy się bardzo, że mamy trójeczkę dzieciaczków. Czy ciężko być jest żoną Golca? Tego? No, jak rozróżniasz, to tego. Oczywiście, że rozróżniam. Czy ciężko? Myślę, że... Tak samo jak... Tak samo ciężko jak każdą inną żoną. Tak samo ciężko jak każdą inną żoną i tak samo ciężko jak każdego golca, bo to są specyficzne charaktery i specyficzni ludzie, ale bardzo dobrze jest być żoną golca.
Mamy. Panie reżyserze, mamy wszystko co najlepsze. Jakieś pytania? Nie. Cięcie!